No hej, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie test przecinarki plazmowej. Tak ona wygląda. Zobaczymy, jak tnie. Według ogłoszenia było, że jakościowe do 10, do 12 już niejakościowe cięcie. No zobaczymy, coś tam sobie przetniemy. Nie mam za bardzo co ciąć. Mam cały arkusz trójki blachy, no ale nie będę niszczył na testy. Jakby dociął najwyżej tą blachę, to wtedy wam jeszcze jeden filmik wrzucę. A dzisiaj coś tam utniemy, nie za wiele. No ale dobra, wracając do przecinarki. To jak widzicie, 2T, 4T, test gaz, cięcie. Tu mamy ustawienie prądu. Tu już mamy powietrze podpięte. I 45 amper, maksymalny prąd cięcia. Tu jak na tabliczce widzicie, zaraz zobaczymy, od 20 do 45 amper, 45 amper 60%, 35 amper 100%. No i dobra, będziemy robić jakąś próbę. I co, z tyłu jeszcze jest wyłącznik, a no i tu jeszcze mamy regulator ciśnienia powietrza. No zrobimy sobie taki krótki teścik. Zobaczymy, jak to tnie. Kupiłem po to, bo jak robiłem przy tym busie, przy tej czwórce, to jak policzyłem później tarczę do cięcia, no to mi poszło na ponad 150 zł tarczy do cięcia. Do małej kątówki z tarcz 125. I jeszcze były sytuacje takie, że naprawdę kątówką nie szło podejść, nie było jak wyciąć. To mi dużo ułatwi robotę. Także dobra. Bierzemy się za jakieś testy. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o niej? Co ma fajnego? Ma łuk pilotujący. O. Także to jest dobra rzecz. Tylko raczej tak się nie bawić, bo dyszę szybko możemy zniszczyć. Automatycznie sama się włączyła. Dobra, szykuję coś i będziemy cieli. No, na początek przetniemy sobie taki to stary klucz. No, nie mam nic takiego jakościowo, żeby ciąć teraz. On ma 2 mm, zresztą zmierzymy później słówmiarką. Dobra, to robimy próbę. Pamiętajcie o rękawiczkach i o oczach, żeby nie naświetlić. Powiem wam tak, przetniemy to tylko nie będziemy jakimś liniałem ciągnąć. Na jakości teraz to nie ma, ale widzieliście, że ciągłem to tylko ręką. Nie miałem żadnego liniału przełożonego ani nic. Później zmierzymy, ile to ma. Można by spróbować jeszcze. No nie mam jak, nie mam przygotowanego stołu ani nic. Chyba żeby tak zrobić to. Widzicie tak? Mam ustawiony, ja wiem, może gdzieś na 30 amper, mniej więcej. Dobra, może spróbujemy coś grubszego przeciąć. Zobaczymy z takim grotem, jak pójdzie. Już idziemy poza wymiar chyba sprzętu. Zobaczcie, ucięło. Zobaczymy jeszcze dalej. Tu już nam nie ucięło, ale nie zwiększyłem mocy. Zapomniałem o zwiększeniu mocy.
Powiem wam, że ciężko jest utrzymać ją, żeby na usta Bóg dawała. Jest okrągłe. Zobaczmy tutaj. Powiem tak, rzeź jest okrągła. Ale przecięło. Może jakości tu nie ma. Zaraz to oberwę. Momencik, sekunda. Dobra, i teraz zobaczcie. Ten grat trochę ubiłem. Było, że 12 mm nie niejakościowy. Zobaczcie. 18 mm, prawie 2 cm. I przypuszczam, że 2-centymetrową blachę na maksa, bo ona nie jest na maksa ustawiona, jest około gdzieś na 40 A ustawiona i przepływ powietrza gdyby zwiększył, to by i 2 cm przesiła. A powiem wam, że no to się ciężko tnie, bo to jest okrągłe i łuk mi co chwilę zanikał. Nie było przewodności. Ale poszło więcej jak producent mówił. 18 mm. To był taki dzisiaj wstępny filmik. Jak będę nagrywał coś, na pewno będę trójkę ciął blachę. No widzicie tą dwójeczkę. O właśnie, zaraz zmierzymy, ile ta blacha ma. 2,5 mm. 2,5 mm. Może jakoś to też nie jest, ale wiecie, ja muszę też parametry wiedzieć, jak ją poustawiać. Ale jeżeli dała radę 18 mm uciąć, to myślę, że pół centymetra te jakościowe to śmiało do centymetra te jakościowe sobie zrobi. Także widzicie, o tak była ustawiona jak teraz. No to gdzieś myślę około 40 amper. Dobra, to był taki dzisiaj wstępny film z tym. Jak będziemy coś ciąć jakościowo, to nagram film i będziemy cieli. Podoba mi się, za te pieniądze nie jest droga. Za te pieniądze warto, myślę. Na razie zobaczymy jeszcze, jak długo pochodzi. To dobra, to w tym filmiku było na tyle. Macie pytania, pytajcie. Piszcie, odpiszę. Zawsze, jak zawsze, staram się bardzo szybko odpisywać. To do następnego. Trzymajcie się, hej.